Trzy kwadranse nas dzielą od pierwszego dnia tygodnia. Słyszeliśmy w tej Ewangelii, że wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Właściwie jakbyśmy szli wedle tego samego zegara, spotkaliśmy się w szabat, w sobotę. Zaczęliśmy naszą celebrację dzisiejszą, ale zamkniemy ją pierwszy dzień tygodnia. To określenie w Ewangelii Marka mówi nam o narodzinach niedzieli. Mówi nam o początkach najstarszego chrześcijańskiego święta, jakim jest Dies Domini, Dzień Pana, Dies Dominica, Dzień Pański. Dzisiaj sięgnąłem do wielkiej książki Ojca Świętego Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu. I papież, teraz papież senior, mówi, że tym, co go najbardziej przekonuje do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to jest niedziela. Że w ogóle wydarzyła się taka zmiana kalendarza, że w ogóle pojawiło się coś takiego jak niedziela. Dlaczego? Benedykt mówi tak, co musiało się stać tego dnia, żeby jego wspomnienie w mentalności pierwszych uczniów Jezusa, którzy przecież byli wszyscy pobożnymi Żydami, żeby to wydarzenie jakby odsunęło w cień szabat. Tak przecież dla nich niesłychanie ważny, tak dla nich istotny. To pierwsze pokolenie, jeszcze następne, to byli wszystko ludzie przepobożni jako Żydzi. Słyszeliśmy, że kobiety nie naruszyły odpoczynku szabatniego. Ciągnęło ich do tego grobu. Cała ich miłość ciągnęła ich do tego grobu. Patrzyły w piątek po męce, gdzie go złożono. Widziały, że go złożono trochę pospiesznie. Nie można było dokonać wielu rzeczy, które się mu należały. Gdyby mogły, to by tam pobiegły zaraz, ale nie mogły, bo był szabat. Zachowały odpoczynek szabatni, czekały, kiedy się skończy, żeby mogły pójść namaścić ciało Jezusa. To jest o całym tamtym pokoleniu. Więc Benedykt, papież, się pyta, jakże, skąd naraz Dzień Pański? Co się stało w ten pierwszy dzień tygodnia, że on przyćmił sobą wszystko inne? Co się stało? Jezus Chrystus zmartwychwstał. To się stało. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I od tej pory każdy ten pierwszy dzień tygodnia jest dla nas dniem Pana. I w ogóle zobaczcie, było dobrze o tym pamiętać. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, nie ostatnim. Pierwszym. Uważajcie, bo słowa nas kształtują. Słowa nas kształtują. Jak mówimy weekend, mówimy koniec tygodnia. A jak mówimy pierwszy dzień tygodnia,
to mówimy o dniu, z którego się rodzi nasz czas, rodzi się nasze działanie, rodzi się nasze postępowanie. Niedziela jest źródłem życia chrześcijańskiego, jest Bóg ze swoją łaską, ze swoim zmartwychwstaniem, ze swoim życiem, jest u początku każdego naszego tygodnia. Z Niego się wszystko wyprowadza, od Niego się wszystko zaczyna. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ktoś by mógł powiedzieć, no i co to zmienia? Dlaczego ten pierwszy dzień tygodnia jest tak ważny? Skąd się bierze to jego znaczenie? Myślę, że najpełniej odpowiedzi udziela święty Paweł, który mówi tak, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dotyczy każdego z nas. Albo zmartwychwstanie jest powszechne, albo On nie wstał z grobu. Albo jest powszechne, dotyczy mnie i Ciebie i każdego z Was po kolei. To coś zmienia. Ale gdyby nawet było tak, że On wyszedł z tego grobu sam, przed Nim umierano i po Nim umierano miliardami. Więc apostoł Paweł mówi, Jezus Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, zmartwychwstał jako pierworodny. I z Nim wszyscy zmartwychwstajemy. Jeśli nie zmartwychwstajemy, to i On nie zmartwychwstał. Dlatego ten pierwszy dzień tygodnia jest tak ważny, bo On zmienia wszystko nie w życiu Jezusa Chrystusa, tylko w naszym. W naszym, w życiu całego świata. Każdy człowiek może wziąć w siebie Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. To wszystko zmienia. To wszystko zmienia. Albo wszyscy, albo nikt. On też nie. I to jest największa nowina tej nocy. Nikt nie widział tego, w jaki sposób On wyszedł z grobu. Słyszeliśmy w Ewangelii, anioł odsunął kamień. Nie po to, żeby Jezus mógł wyjść. Anioł odsunął kamień po to, żeby te kobiety mogły wejść. Nikt nie widział, jak Jezus wychodził z tego grobu. Ta wiedza ci nie jest do niczego potrzebna. Potrzebna ci jest zupełnie inna wiedza. Właśnie ta, jakie znaczenie w twoim własnym życiu ma Jego zmartwychwstanie. I to, co Paweł najpiękniej pokazuje, choćby w tym fragmencie listu do Rzymian, który słyszeliśmy, to, czy zmartwychwstajemy z Jezusem, czy nie, rozgrywa się teraz. Gdyby orędzie zmartwychwstania dotyczyło wyłącznie życia przyszłego, to Ewangelia tak naprawdę nie ogłaszałaby nic nowego. Zmartwychwstanie w wieczności jest ogłoszone także w hebrajskim objawieniu, w hebrajskiej Biblii. Natomiast to, co jest nowością Ewangelii, to jest to, że Jezus mówi, życie, które nazywacie wiecznym, jest dostępne tu i teraz, w samym środku tego świata, w jakim właśnie żyjemy. Jaka to jest nowina także na ten czas, taki właśnie, jaki przeżywamy. Pandemia
ludzie niestety dziesiątkami tysięcy chorują każdego dnia. Setkami umierają. Mówię tylko o Polsce. Każdego dnia. Wszyscy są już zmęczeni. Wszyscy są rozbici tą sytuacją. Wychodzą z nas postawy najszlachetniejsze, owszem, ale też i te mniej szlachetne także. Wszyscy czekają na zmianę w takim właśnie świecie, który potrafi być dokuczliwy niesłychanie. W takim świecie Jezus mówi, jest życie wieczne, bierz je ze chrztem. Bierz je ze chrztem. Życie wieczne nie zaczyna się od trumny. Życie wieczne zaczyna się od tego źródła. Od tego źródła. Wierzycie w to? Jeśli w to wierzycie, jeśli dzisiaj, tej nocy chcecie w sobie odnawiać swój chrzest, chcecie powiedzieć Jezusowi, zmartwychwstań we mnie. Chcecie powiedzieć Jezusowi, zabij we mnie mój grzech, zmartwychwstań we mnie miłością. Jeśli chcecie tego, tej nocy, to się dzieje, to się święci. Pierwszy dzień tygodnia. Zmartwychwstał jako pierwszy. Zmartwychwstał jako pierwszy. Takie jest to słowo, które nas na koniec prowadzi właśnie do celebracji sakramentów tajemniczenia. Prowadzi nas do celebracji chrztu. Jesteśmy dzisiaj niesłychanie szczęśliwym Kościołem, niesłychanie szczęśliwą wspólnotą. My kilkunastu wśród nas, naszych sióstr i braci, którzy będą przyjmować sakramenty wtajemniczenia. Dorosłych, którzy proszą Kościół o chrzest. I najpierw będziemy świadkami ich chrztu, także po to, żeby w tej ich decyzji, do której szli długo przez katechumenat, będziemy po to też świadkami tej ich decyzji, tej ich radości, żebyśmy potem też sami mogli swój chrzest odnawiać. Niech się dzieje życie wieczne tutaj. Niech się dzieje życie wieczne tutaj. Życie wieczne, życie, które jest z Boga. Miłość, która jest z Boga. Niech się dzieje tutaj. Nie? Wtedy będziemy mogli śpiewać Alleluja. Nie, na wszystkie możliwe tonacje. Wtedy to będzie prawdziwe. Jezus Chrystus zmartwychwstał, jeśli zmartwychwstaje w nas.